Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, jestem Shadow32, a to jest gra, która miała się pojawić trochę wcześniej, przed SimCity. W SimCity mówiłem, że nie działa, ale ustawiłem, pokombinowałem i mam nadzieję, że będzie ok. Przed państwem Far Cry 3 Blood Dragon. Gra od Ubisoft, który robi super gierki, naprawdę. Assassin, kurde, Far Cry właśnie, Assassin, co jeszcze? The Division wychodzi niedługo, robił dużo serii z serii Tom Clancy, co tam jeszcze? Nie wiem. Tam. Ogólnie ich gry są fajne. I teraz mi się ładuje. Tylko dlaczego tak długo? Przyspieszcie. Ostatnio jak próbowałem to nagrać, miałem 8 FPS-ów. Teraz mam 30. Chwała. Normalnie. Ale dobra. Coś jest chyba nie tak. Ładuj się. Zaraz wrócę. Jestem z powrotem. Wyłączyłem nagrywanie, wyłączyło się, więc włączyłem z powrotem i mamy tutaj Far Cry 3 Blood Dragon. Nie wiem, czy po prostu przez nagrywanie, czy przez po prostu przypadkiem, że wyłączyłem i się już załadowało. Ale tak, zaczynamy. 30. Trochę już pograłem, bo chciałem zobaczyć, jak tam te wideo i opcje i takie tam. Możecie zobaczyć, niestety na maksymalnych nie dam rady. A więc no, grafika no słabo, minimalne, średnie, takie podobno są najten, bo po optymalizacji gry takie wyświetliły się, że są najlepsze. Jak nie nagrywałem, grało mi się dosyć dobrze, więc mam nadzieję, że pójdzie dobrze. Dobra, napiszę swoją starą grę, dużo tam nie miałem i tak. Jak pograłem, to trochę poginąłem, bo to był... Działem też na medium i myślę nad easy, bo nie jestem aż takich dobrych w strzelankach. A ta muzyka... Nie, dobra, bierzemy medium, muszę się nauczyć grać w strzelanki. I mam nadzieję, że teraz już mi zadziała wszystko ładnie, normalnie. 20 FPS-ów mi spadło do 20. Mam nadzieję, że to chwilowe i mam nadzieję, że... Nawet jeśli nie, to dam radę tak grać. No i gra jest po prostu niesamowita. Gra jest... to jest takie DLC, dodatek do Far Cry 3. I to jest Blood Dragon. To jest o jakimś tam przyszłościowe, coś tam... to jest przyszłość, jakieś cyberprzeszczepy sobie robią ludzie. Cyber Commandosy. Gra jest niestety tylko po angielsku, ale po prostu jakieś tam cyber oczy, cyber jakieś wszystkie takie pół robot, pół człowiek, który ma super szybkość i w ogóle. I cutscenki, Space, kosmos, cutscenki jak z Atari. Nawet trochę nawet lepsze niż Atari. At the end of the 20th century. Kiedyś tak wyglądały cutscenki w grach. Pamiętam, pierwszy raz odpaliłem tą grę. To przez 15, no dobra, może nie 15. No, około 10, 5 może minut się tamten wybuch tak po prostu robił, bo tak mi to wszystko długo trwało, a teraz mam, proszę, 40 FPS-ów. Pięknie, cudownie to jest. Dobra, to spotkamy się za chwilę, słuchajcie sobie tej historii. Może uda wam się też trochę przetłumaczyć. Ubisoft Montreal Production. Main cortex online. Theta waves at 4 pulses and rising. 4.6 now, it's working. Induce delta. Keep them under 0.5 pulses. Stop. Jeszcze jedno.
bo dochodziłem do tego po prostu dopiero przy drugiej cutscence, gdy przeszedłem tą jakby pierwszą misję. Przewinąłem, chwilę tam popatrzyłem sobie, będzie różowo, powiem tyle, i wyłączyłem grę i postanowiłem, że skoro mi działa już tak dobrze, to ją nagram. I tak, i wtedy odkryłem przy tamtej cutscence, tutaj z boku, w prawym, nie czekaj, dobra, tam na dole, w rogu, gdzie jest Enter Restume, to jest skip, tam można pominąć. Ja nie wiedziałem, jak pomijać te wszystkie cutscenki i musiałem je oglądać. I wiem już trochę na temat fabuły, a z angielskiego i tak nie jestem dobry, więc słabo, ale niektóre rzeczy po prostu wiem i potrafię przeczytać. I teksty są po prostu nieziemskie, niesamowite. Pojechane na maksa. Porąbana jest ta gra. Ale dowiecie się już za chwilę. Dlaczego? Cyber Commando. Kurde, ale to jest po prostu zajebiste. Innego określenia na to nie po prostu nie znam. Proszę, jesteśmy my, Rex się nazywamy. Wake motherfucker. To jest nasz przyjaciel, Spider. Mission parameters. Penetrate enemy bunker and download intel on enemy operation. Full lethal sanction enabled. Opposition is Black Sector threat. Repeat, Black Sector threat. Geneva Convention restrictions lifted. Lieutenant, just who the hell are we taking down? Couldn't tell you, Sergeant. But Black Sector, that could only mean a handful of outfits. All of them bad news, Spider. Alert, alert. LiDAR Skynet detected. Helodrome 7-3 is no longer on stealth vector. Evasive, evasive, evasive. That means what I think it means. Just like that thing in Central America. I'm gonna have me some fun. No, no to zaczynamy zabawę. 20 FPS mam. Dobra, daję radę. I ta muzyka, to jest po prostu nie. Yeah! Baby! Gidzie! Wybuchy, wszystko, muzyka! Porąbane po prostu, lasery! Wszędzie, minigun! Lecimy tym samolotem, rozpieprzamy wszystko, co tutaj po prostu jest! Takie powinny być gry! Jeb, wszystko wybucha. Bum, bum. Epickie po prostu. Set us down now. Proceeding to coordinates. I got into my shit. I'll find the bunker entrance. And I'll provide the distraction. Let's show them how cyber commandos get it done. Mark IV style, motherfucker. Ah, yeah. Po prostu. Jak tu nie lubić gier? Far Cry 3 Blood Dragon. Zarąbiste po prostu. Yeah. I co? I znowu ładowanie. Okej. Okay. Nie trwało na szczęście długo. Acknowledged. Loading basic
Tutorial Batch 101 from Military Navigation for Idiots. Auto holstering weapons for silent approach. Oh, you fucking asshole. Oj. Grali nam ten program szkoleniowy dla idiotów. For fuck's sake. Jump, if you wish to jump. Serio? Spider, I hate you. Crouch to go lower. Just let me kill people, damn it. To look around, look around. God damn it. This is not cool. No to nie jest fajne. A ruszyć się nie możemy. Jeszcze. Why? Za co? Fuck. Fuck. No właśnie. Dobra, proszę, nasza cyberręka, wszystko. No ja zacząłem zabijać, a ty mi dopiero pokazujesz jak. No, wiesz co, trochę się spóźniłaś. No tak, tak, bla 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 bla, zamknij się. Dobra, czyli co, trochę się poskradamy. Powiem wam tyle, nie na długo. Przepuśćcie mnie. Cyber oko. Mamy cyber oko, możemy zaznaczać przeciwników. Jeszcze tam jeden chyba był, z tego co pamiętam. Dobra. Dobra, chodźmy. Nerd. Ta gra jest po prostu niesamowita. Ja chciałbym zobaczyć twórców tej gry, jak oni ją robili. Jak oni w ogóle wpadli na ten pomysł. Pewnie siedzieli najebani i... Ale co? Zróbmy może jakąś taką porobaną gierkę. Niech to będzie DLC do Far Cry'a. I będą lasery, i będą dinozaury strzelające laserami z dupy i... wszystko. Po prostu. Okej. No się zgodził. I tak powstał Far Cry 3 Blood Dragon. Jak myślicie, ile prawdy jest w moim rozumowaniu? Ha! You die! O, dawaj mi rzeczy z siebie. Serducho dawaj. Wyrywamy serducha i zbieramy przy tym jeszcze kasę. Kawałek doszedłem do jakiejś tam bazy, którą można było przejąć i dostałem za to dwa osiągnięcia zdobyłem. Znaczy się jedno takie z Uplaya i dwa takie osiągnięcia też z Uplaya, ale takie inne. Ja i teraz będzie nam się oświetlać. Dość. I tak nikt tego nie słucha. I tak nikt tego nie przeczyta. Daj sobie spokój. No nie! Co mnie to obchodzi? O, i mamy nasz karabinek. Proszę bardzo. Tu mamy drugi. I przeładowanie. W tej grze przeładowanie jest po prostu rąbnięte. Patrzcie, wiecie co to jest? To jest snajper. Yeah. Suggestion. Deactivate alarms to avoid enemy reinforcement. Dobra. Graficznie to niestety nie jest tutaj. Ogólnie gra jest ładna, ale ja niestety nie mogłem ustawić jej na maksa i jest na takich niskich. Oj. Nie ten przycisk, cyber oko chciałem. Mamy tam. Co ty, nic nie widziałeś? Człowieku. Wydawało ci się. Dobra, musimy popatrzeć. R-
No, fajne jest to, jak się przybliża. Okej. Kicie! Tyle. Koniec skradania. Skończyło się. Ta broń, którą właśnie mamy, to jest chyba najnormalniejsze przeładowanie ze wszystkich. Dawać mi mojego snajperka. Jeb! O, to jest genialne. Patrzcie na to, jak on to przeładowuje. Laserowy pistolecik. Yeah. Po prostu. A shotgun jest najfajniejszy, jeśli chodzi o przeładowanie. Patrzcie na to. Jak wrzuca te... Ha. Nie ma. I samochodziki, wsiadamy do samochodziku. No, wsiadaj, cyberręka nasza. Okej, jestem z powrotem. I... dobra. Jeb! Wszystko wysadzamy, nikt nie przetrwa. No, ale nawet na tych minimalnych wygląda ładnie. To nie ja! Ups. No nie, wykonałem zadanie i się wysadziłem w powietrze sam. No ale... No, skur... O, ale gra jest po prostu epicka. I to jest jedyna gra, przy której mi chyba tak odbija. Przy żadnej innej grze mi jeszcze tak nie odbiło, jak przy tej. Po prostu jebut i wszystko. I od nowa... Koniec, nie ma. Co? Serio? I on jest. Au! Leczenie? Jeb! Dobra. Co by tu wziąć? Niech będzie. Ha! Kurde. To co tutaj się dzieje jest po prostu nieziemskie. Dobra, bierzemy snajperkę. Jebut. Nie ma. Ale że to jest snajperka. Kto mi tu powie, że to jest snajperka? Ja bym w życiu nie powiedział. Jak ja to spojrzałem, to ja myślałem, że to jakiś, nie wiem, shotgun czy coś. To snajperka. Jakaś najzwyklejsza snajperka. Ale się nie wiem, czy to nie jest najzwyklejsza. Najzwyklejsza to ona raczej nie jest, ale...
Nie ma. That's what I'm talking about. Come to daddy. Komuś tutaj główka odpadła. Idziemy dalej, idziemy dalej. Co tu mamy? O, ja chcę do wózka widłowego, puszczać mnie tu! Gnojki nie puszczą. Jeb. Boom headshot! Zarąbiście. Mamy samolocik. Spinaj się. Na górę, na górę. Jeszcze wyżej, świecąca drabina zawsze na propsie. Dobra. Aj, aj, aj. Jebut. Sorry, ale mam przewagę wysokości, nie schowasz się tak za mną. Fuck you. O! Chwila. To było... Fuck you! O! Ha, ha, ha. I co wy na to? No. Fakacza im pokazał i kid. Skończyło się. I na lince. Kurwa, strzela jak... Z pistoletu strzela jak z karabinu. Au. Fuck you. Bierz to. Objective complete. No. I tyle. Level up. Yeah. Epicka gra. Rex, this is Sloan. Colonel Ike Sloan. I served under him too, Spider. No way he went rogue. Not him. Ready to put a bullet in the big man? Let's just get to the mainframe and figure out what the hell is going on. Co tam? Who's this shit? Eliminate all Omega Force soldiers while protecting Spider. Kurde, chciałem zrobić takedowna. Trzy, dwa, jeden. No! Nie odrzuca się granatów, które ja rzucam. Chopcze, wystaw główkę. Nie ty. Jak tak bardzo chcesz? A ten co? Co, myślisz, że jesteś taki koksu? Noż, wszędzie będziesz teraz przeładowywał. I tyle. Dobra, to ja może przeładuję wszystkie. Oj, słabo z amunicją. Dobra, to jest. Przeładuj snajperkę. Zbierz tutaj z pana lucik. Where they building here? I mean, that's a high speed heterodyne 8000 assembly. Those things
killed all the goddamn factory jobs in Detroit. No dawać, ludzik, dawać. Aż się przyda. Na jakieś ulepszanie czy coś. W Far Cry 3 było ulepszanie jakieś. Tutaj chyba też jest. Osobiście w Far Cry 3 nie grałem. Niestety. No ale to. To mi wynagrodzi tą stratę. To kilkukrotnie. Gdzie? Tutaj? No jak mówiłem, najlepszym strzelcem to ja nie jestem. What the fuck? Gdzie mnie od tyłu bierzesz? Spider? Where is? O, nie, o, ty tutaj jesteś. Ja się tutaj męczę, a ty gdzieś indziej stoisz, siedzisz. Teraz przeładowujesz. No nie. Kto nosi spawacz przy sobie? No co za... Spawacz. Spawacz. Kieszeni. Co za... To jest... Mówiłem, że to nie jest normalna gra. Pompuj, 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 pompuj. Jeszcze. Dawaj, 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 dawaj. Yeah. Kurde, jest granata. No ale kurde, to jest epickie. No dawaj, 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 dawaj. No i jeb. I kolejny. Silverheart. No tutaj widzę na mapie mamy jakieś te skrzynki. Gdzie są te skrzynki? Tu jest skrzynka. Otwieramy. I jest kasa. Okej. Tu jakiś głos. Jakiś coś. Co to jest? Aha, wyłączenie alarmu. Okej. Dobrze wiedzieć. Mamy jeszcze coś. I gdzieś jeszcze jest skrzyneczka. Gdzie jest skrzyneczka? Gdzie moja skrzyneczka? Dawać skrzyneczka. Dobra, to może na górze? Pewnie na górze jest skrzyneczka. Idziemy, biegniemy. No. No, no, no dalej. Serio? No, dziękuję. Uuu, rakietka. Co tu jest? Last I heard, we were still using them. Testing payload dispersal up in the Canadian wastelands. What kind of payload? Słuchajcie się, te teksty są po prostu epickie. Ale Spider ma trochę mało życia. Więc Spiderze, nie wiem, zregeneruj się czy coś. Że tam czegoś dorób. Tam, nie wiem co ty tam robisz, ale se zregeneruj, bo tutaj będzie zaraz jadka.
i tyle. Ale fajny fotel. Chciałbym taki. O, możemy dokładnie zaobserwować całą broń. Co oni tutaj planują, co? Objective complete. Mainframe located. Dziękuję. There it is. We found the mainframe. Secure that intel. Work your black magic, Lieutenant. Hey, don't be hating a brother for his skills now. Alert. Unauthorized access detected. Kimble Bunker. Enter passcode. You have 20. Sam, to są twoje umiejętności. Spider. I know. 4, 3, 2, 1. Failsafe countermeasures active. Beginning pre-launch diagnostics. Initiating decapitation strike protocols. The Helo's picking up multiple heat signatures converging on you. It's moving into position, Lieutenant. I'll cover you. You better. Objective. Protect Lieutenant Brown while he hacks the mainframe. We have to hijack the system. This could burn out my main cortex CPU. Just come back in one piece. You got a wife and kid waiting for you. Rex, if this don't work, you tell them. You tell them I died for my country. Tell her that yourself. You hear me? Right. Here goes the fist jab. No to zaczynamy rozpierducha. There it is. I've penetrated the first layer of microchip bots. Just do it. O, co za ci się ta głowa rusza, człowiek? Weźmy sobie snajperkę. Dobra, dobra, snajperka to był słaby pomysł, ale Spider ma przynajmniej całe życie. No, dalej Spider. Nie jestem najlepszym strzelcem, więc się nie obronię. Ha! Świecący mieczek jest super. Gdzie uciekasz? Gdzie jest mój shotgun? Kurde, nie ma naboi do shotguna. To nie dasz rady, nie dasz rady. I serducho. Lieutenant, what am I supposed to do? Shit, Helo 7-3, requesting immediate evac. Lieutenant Brown is down. Helo 7-3, inbound. Too much information! AI corrupted! Blood! Decapitation strike countdown. Spider! Tell me what to do. Dlaczego? Missile launch autonomous! Get to the control plate! What? Ignition controls! On the control box! Shoot the brain cage! Shoot the... Shit! HUD, locate the missile control panel for me. 5x5. Highlighting objective. Objective. Disable secondary ignition controls.
Spider, dlaczego opuszczasz nas? Albo jednak nie? O, miło, zostajesz. To fajnie. To ja proponuję ci się wycofać. Bo tak mówiłeś umierając. Jak się zbagował. Nie, ostatnio tutaj leżał i robił jakieś... Fuck sake. Przepuścić mnie. Dobranoc. Ignition controls online. Countdown aborted. Countdown aborted. Countdown aborted. I to jest koniec pierwszej misji. Gdzie moja muzyczka? Nie, muzyczko, wróć. Dlaczego? Dobra, to teraz będzie jeszcze dialog. Sobie go posłuchajcie. HUD rebooting. Stand by. They're back online, Colonel. Thank you, darling. That's Dr. Darling. Dr. Elizabeth Veronica Darling. Veronica Elizabeth Darling. It's us. Sergeant Rex Doctor. Lieutenant T.T. Brown. Of course. They say you boys. A to Spider żyje? Now that right there is a definition of insanity. Darling, you are looking at two genuine Mark IVs. Top of the line. I know what happened to your face. Price of power, boys. She's a mean, demanding bitch. She's a wildcat in the sand. Oh, Spider żyje. To miło. What happened? Lubię tego gościa, tego Spider. Ten jest zły. Dobry. Since you're gonna Canada and the invasion of Australia, the world's been floundering something fierce. We've lost our way, gentlemen. And now the government, our government, talks reconciliation. Inwazja na Australię. Porąbało was. No po co wam Australia? Australia. I'm sorry, sir. I respect you, but I can't. And you've bought into their goddamn lies. What a pity. Did you download my mainframe into your cortex? Fuck you. Fuck you. Your Mark IVs were smart, but way too independent, like. Co on chce ci zrobić? What the fuck? What? Ooh, yeah. Jaki porobany. No! Spider! Przeżył, żeby zginąć. Tak nie można. Jesteś na mojej czarnej liście, gnoju. Różowy! Wow! Jak pięknie! Jaka ślina, kurde, nie wiem. I'm sending you coordinates to a safe location. And why should I trust you? Because I hate Sloan. Oh. Okay, Doc, what's the plan? Stay low and stay quiet. The Blood Dragons have poor eyesight and a hunger for humans and cyborgs. What the fuck? Hello? Fuck. Oh, Scanning cave man. Interior. Exit located. Objective. Escape.
Ja pierdziele. Różowe jakieś jajka czy coś tam. Dobra. Ale wybierzemy się zwiedzić różowe jakieś, nie wiem, różowe śliny jakichś tam strasznych. O, wona. Dobra. Wyruszymy dalej w następnym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie. Ja jestem Shadow32. To był Far Cry 3 Blood Dragon. O, chwila. To coś jeszcze jest, tam coś jeszcze jest. Tam jest ten. A, patrzcie, coś znalazłem. Jakieś tam kolekcjonerskie rzeczy. Dobra. Więc zajmiemy się dalszą historią w następnym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie. Co ja mówię? Dziękuję wam za oglądanie. Ale oglądajcie też, oglądajcie następne odcinki i inne odcinki z Far Cry 3 Blood Dragon. Trzymajcie się i cześć. Jeszcze mapa. Patrzcie, jaka mapa. Będziemy mogli zwiedzać to wszystko. Ta-da!